Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. Godzina za minutę 10, więc czas, żeby się zebrać, co by posłuchać energetyki tygodnia mamy. Mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną. Będziemy omawiać energetykę tygodnia, postawimy sobie karty, zrobimy różne inne tygodniowe nasze działania i poopowiadam Wam o różnych rzeczach. Witam wszystkich, którzy dołączają. Patrzę tylko, czy na YouTubach się nagrywa. Na YouTubach się nagrywa. Dobrze, czyli na YouTubach Audition też być będzie. Dobrze, słuchajcie. Weźmiemy się za kalendarzowanie. I mamy już czerwiec. Który mamy czerwiec? Który mamy czerwiec? Siódmy. Mi się na maju otworzyło i się dziwię, że 10, mówię, aż niemożliwe. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że pogotowie run i żywiołów jest już na wszelkich mediach, czyli i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie. Także jeżeli chcecie się wspierać znakami, które dla Was co tydzień losuję, dla siebie również. Ja mam teraz ładnie, bo mam ziemię i gebo, czyli takie mocne umocnienie. Jestem siódemką numerologiczną. No to możecie super sobie to wykorzystać, namalować sobie na nadgarstku i do przodu. Nie musi być widoczny przez cały tydzień grunt, żeby intencja poszła. Dobrze, słuchajcie, karty przetasuję, tak żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał tydzień. I sobie zobaczymy energetykę całościową. Popatrzymy. Powiem Wam, że dopiero umalowałam pazurki i tak ostrożnie, ludziakowe, nic nie widać, bardzo dobrze, na lato super. Poszeptane, Gracka, Megan, Marek, witam, witam. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy od dzisiaj i dzisiaj mamy w naszym chińskim horoskopie jakby nazwę stabilizować, czyli będzie to dobry dzień na ugruntowanie tego, co w przestrzeni naszego życia jest dla nas ważne. Bo też trudno ugruntować pierdoły z tego względu, że niby życie składa się z pierdół, ale jeżeli już tutaj stabilizować, to tak stabilizować, żeby się nie chwiać. Tak zwyczajnie. A karta na dzisiaj jest to piątka monet, więc taka karta, która nas ostrzega, żeby nie podejmować pochopnych kroków, nie inwestować w nowe rzeczy. Być może dlatego sprawa stabilizować jest tutaj to słowo takie ważne, bo raczej stabilizujemy coś, co już posiadamy, albo zaczęliśmy, albo jesteśmy w jakiejś tam sytuacji i raczej nie wkraczamy na nowe terytoria. To też nie jest dobra karta na zakupy, na tego typu rzeczy, więc jeżeli można przenieść jakieś takie rzeczy, które możecie kupić, przytargać do domu, to dobrze w kolejnych dniach tygodnia, niekoniecznie dzisiaj, no bo dzisiaj też można trafić na zły egzemplarz albo niekoniecznie dobre rzeczy wybrać. Jeżeli coś jest zaplanowane, to jest coś, co ma grunt, co można ustabilizować. To jest zupełnie insza inszość. Natomiast w nowościach bym uważała. No i jeszcze zobaczymy orakl lalki motanki, skoro mam, to będziemy tutaj trochę się nimi bawić. Jaka energia na dzisiaj płynie. Gotowość, bliskość, praca nad sobą. Wszelkie zmiany zaczynaj od siebie. To pomoże Ci otworzyć się na miłość. Dobrze. Wtorek. Inicjować, czyli tak jak dzisiaj niekoniecznie nowe rzeczy są cudnymi rzeczami, tak jutro w nowości można wchodzić z zamkniętymi oczyma. Tutaj jest dodatkowa karta w kartach Tarota, mówiąca o walce, mówiąca o zwycięstwie, mówiąca o potyczkach, ale takich, które są jak u szachisty, czyli wszystko jest zgodnie z regułami, trzymamy się pewnych rzeczy i jest to bardzo często walka nie z zewnętrzem, ale z wewnętrzem, czyli do tego wnętrza trzeba dążyć, poukładać. No i oczywiście, jeżeli mamy coś inicjować, to żeby to było nawet inicjowanie wyjazdu,
to tak naprawdę, jeżeli chodzi o inicjowanie, to też jest walka, bo trzeba iść, załatwić, przemyśleć, gdzie, co i jak. Więc tak to wygląda wtorkowo. A z zaleceń, samoakceptacja, dostęp do zasobów, pełnia kobiecości. Spójrz na siebie z miłością i przyjmij pełnię swojej kobiecości. To również odnosi się do mężczyzn, ponieważ my składamy się z dwóch pierwiastków, więc mężczyzna odnieść się do swojej kobiecej strony, kobiecej natury, tej łagodnej, wenusjańskiej, niemarsowej również może. Małgorzata mówi, że mów jaka karta. Też mówię, że dodatkowa z tych kart tarota, więc nie ma odniesienia w kartach tarota zwyczajnie. Też mówię. W środę mamy niszczyć. Pamiętajcie, że zawsze to niszczyć jest dla nas jakby takim sygnałem, żeby pozakańczać pewne rzeczy. Tu nie chodzi o niszczenie, tylko o zakańczanie. I mamy pustelnika, czyli tak naprawdę środa, mimo że jest to dzień merkuryczny, no ale jest też dzień przed nowym, więc troszeczkę głębiej wejrzymy w siebie, trochę więcej z emocjami własnymi możemy popracować. I dlatego tutaj a propos pustelnika, to faktycznie zajrzenie w głąb siebie, nauczenie się czegoś, posłuchanie intuicji, odsunięcie się od świata, mimo że dzień merkuryczny sprzyja rozmowom, umowom, środa, to właśnie odsunięcie się trochę od świata, zdystansowanie, wycofanie będzie takim najwłaściwszym działaniem. Znowu zagrzebiemy we wnętrzu swoim własnym. A z lalek motanek, oczyszczenie, docenienie chwili, śmiała decyzja. Nie bój się porządnie posprzątać w swoim życiu. Lalka, miotłuszka. O, super. Niech moc kawy będzie z tobą, Antosia. Dokładnie, Awe Bagnicha. Fajnie, że jesteście. Czyli środa była. Teraz czwartek, słuchajcie. Zagrożenie. I tu mamy nów księżyca. Zagrożenie nie oznacza dram, które mogą dziać się w naszym życiu. Oznacza, że mamy mieć oczy dookoła głowy ze względu na to, że mamy zwiększyć swoją czujność i ostrożność. Tak zwyczajnie i po prostu. I jeżeli chodzi o karty, to mamy kartę kochanków z wielkich arkan, czyli wszelkiego rodzaju sprawy miłosne i emocjonalne powinny płynąć w zupełnie łagodnym trybie, ale również dokonywanie wyborów, gdzie nowa ścieżka będzie dla nas tą ścieżką długoterminową, którą podejmiemy, będzie w czwartek bardzo właściwe. Nie daje nam ten tydzień popalić, ten poniedziałek taki przy tej piątce monet może być lekko do ostrożności, natomiast cała reszta na razie wygląda zacnie. I równowaga ducha i materii, spełnienie marzeń, poczucie mocy. Prawdziwe spełnienie przychodzi w równowadze ducha i materii. Karta kochanków mówi o starym i nowym. To też jest pewnego rodzaju dwoistość, to też jest równowaga. Więc tą równowagę zastosować stanowczo w czwartek można. Ja oczywiście nie namawiam do spędzenia dnia na drzewie i medytowania na jednej nodze, ale chwila oddechu, chwila wyrównania nawet tego oddechu, to też jest piękna medytacja. Piątek. Sukces. Słuchajcie, dzień w tygodniu, w którym wszystkie czynności tutaj są zaznaczone na czerwono, czyli do dzieła. Mamy dzień po nowiu. Magicznie on jeszcze jest nowiowy, jeszcze czyni się rytuały odcinające albo odpoczywa, bo są dwie szkoły. Jedne wiedźmy mówią, że to są wakacje, urlop wiedźmowy. Drugie oczyszczają. Jestem z tej drugiej grupy, czyli działam. Działam. Zresztą dzień bez działania jest dniem straconym, więc ten. No i mamy sukces, czyli w piątek załatwiajmy wszystko, co da się załatwić. Tym bardziej, że szóstka pucharów pokazuje nam harmonię, pokazuje nam możliwości, pokazuje nam sentyment, ale też i łagodność, i wyrównanie. Więc piątek będzie najlepszym dniem z tak zwanego pracującego tygodnia. A przesłanie. Uzdrowienie, moc natury, płodność. Naucz się odbierać znaki i przesłania, jakie ma dla ciebie Matka Ziemia, trawienica, czyli ziołuszka, tak? Zielarka. Ziołuszka.
No, w piątek, myślę, że piątek będzie takim najbardziej błyszczącym dniem w tygodniu. Sobota. Otrzymywać. Sobota otrzymywać. I mamy tutaj dziewiątkę buław, czyli tak naprawdę wzmocnienie wszelkiego rodzaju możliwości, ugruntowanie się, dobre miejsca, korzystni ludzie. I przypominam w ogóle a propos soboty, że w Łodzi, również w sobotę się wybieram, to mówię, odbywają się targi kamieni i minerałów, wreszcie cokolwiek. Czy będzie dużo ludzi, czy mało, czy będą kolejki, czy nie, to się przekonam na miejscu. Ale to jest właśnie takie umocnienie, ugruntowanie, power. Więc bardzo dobra sobota na to, żeby faktycznie w takie miejsca, gdzie możemy tego wzmocnienia dostąpić, znaleźć się, pojechać i być. Także, no słuchajcie, bardzo fajnie. A lalka do tego. Wiosenka. Zabawa, radość życia, przebudzenie. Wpuść do swojego ciała i duszy energię radości i beztroski. Obawiam się, że przy tej energii beztroski i targach kamieni może się skończyć workiem kamieni na plecach. Nie wiem jak u Was, ale u nas tak. Klara mówi, ale fajnie macie kamyczki. No mamy fajnie, no są kamyczki. W końcu. Interstone jest odwołany, teraz jest inny organizator. Mniej więcej w tym samym okresie. Geoexpo. Geoexpo. Gdzie? W adres? Ja włożę co. Ale masz... Tutaj jest ulica, nie wiem, Politechniki Łódzkiej. Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej. Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej. Jakby ktoś chciał się... Geoexpo. A oczywiście nie wiem, jak będą wyglądać te targi, bo pierwszy raz ten organizator, jak gdyby, no Interstone odwołali. No ale myślę, że ci z Interstone mogą być, nie? No, wiadomo. No i co? Niedziela. Inauguracja. Rozpoczynanie nowych rzeczy. Mamy już trzeci dzień ponowiowy. Możemy zaczynać budować te swoje magiczne, energetyczne rzeczy typu świeca intencyjna na spełnienie marzenia, swojego życzenia. Już niedziela będzie super, tym bardziej, że inauguracja nam wychodzi. Trójka pucharów, która mówi o kacu, także uwaga, o przesycie, o pewnego rodzaju też wybuchu uczuć, wybuchu namiętności. Więc czy my jesteśmy w porządku, jak jesteśmy wybuchowi? Są takie estetyki ludzkie i tak mają. Natomiast Zen mówi, ciesz się powoli, śpiesz się powoli, smuć się też powoli, więc czasem te przesyty nie są dobre. Uważajcie w niedzielę na emocje, żeby nie wybuchnąć. To może być piękny wybuch też, bo przecież nikt nie mówi, że muszą być złe wybuchy, ale emocje, chill out, mistrzowie Zen po prostu tutaj powinni nastąpić. No i co? Mamy gotowość na nowe, odpuszczenie i wdzięczność. Pokaż całemu światu, że jesteś gotowy na zmiany i nasza żadanica ma rozpostarte rączki, eksplozja trójki pucharów ma właśnie azalisz miejsce. No słuchajcie, tak wygląda energia tygodnia. A, nie mieszaj się, nie mieszaj się kartą. Ja czekam na Wasze zgłoszenia dotyczące urodzin od dzisiaj do 13, bo będziemy dawać tutaj przesłania. Ja sobie przetasuję karty, słuchajcie. Także tydzień fajny, no mówię, ten poniedziałek taki, uważaj na spokojnie, nie inwestuj, nie, a reszta, aleluja i do przodu, także tak. Mega mówi, to jestem uśpiony wulkan, no bo to właśnie to jest trochę tak, że jak my mamy tą ekspresję, że popuszczamy tego i tej pary z tego gwizdka, to nie zrobimy krzywdy ani sobie, ani nikomu, natomiast jeżeli tak kumulujemy i to ciśnienie wysadzi, wtedy nie jest najlepiej, słuchajcie, no bo to tak, wiadomo. No potem trzeba odkręcać i przepraszać, albo co. Dobrze, słuchajcie, ja oczywiście zgubiłam zapalniczkę, zaraz pożyczę od Doroty, bo chciałam, żebyśmy zapalili naszą świecę tygodniową. My mamy dwa tygodniowe działania, mamy błogosławieństwo tygodnia, na którym wczoraj było 107 osób, więc gdzie te czasy, gdzie było 150? Ale ja z drugiej strony nikogo energetyki pilnować nie będę. Macie rytuał za darmo, a się okazuje, że no trzeba coś zrobić, Trzeba wyleźć z działki, zapalić 7 świeczek. No ale w każdym razie i chciałam właśnie zapalić te świece, to jest nasze drugie działanie tygodniowe, w intencji dobrego.
cudownego, pozytywnego tygodnia, z konstruktywnymi działaniami, ze zdrowiem, z możliwościami, z takim zapałem i żeby nam się ścieżki otwierały i żywioły nas wspierały i żeby jak najlepiej nam było. Jeżeli ktoś ma świecę, dołączajcie, jeżeli nie ma świecy, mentalnie dołączcie, a potem w domciu zapalcie sobie chociaż mały podgrzewacz. Ja pracuję na podgrzewaczach, jak będzie 40 stopni, będę pracowała na świecach mentalnych, nie będę nagrzewała pomieszczenia, także słuchajcie, i tak można. Ja oczywiście nie wzięłam ze sobą zeszytu z ogłoszeniami, gdzie on jest? No właśnie. Ale przede wszystkim chciałam Wam bardzo mocno podziękować za uczestniczenie w Rytuale Zdrowia, który miał miejsce w pierwszy czwartek czerwca. I pamiętajcie, że właśnie w pierwsze czwartki miesięcy o 21 z linku umieszczonego na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny będzie, mam nadzieję zawsze, bo to czasem się coś może omsknąć, rytuał ku zdrowotności. Tam intencjujemy jedną ważną rzecz dla siebie, zmieniamy te rzeczy, uzdrawiamy i po prostu czynimy, czyli cegiełka po cegiełce na swoje zdrowie bądź swoich bliskich działamy. Jeżeli ktoś nie ma chorób, bo i takie pewne osoby się znajdują, to jest to rytuał po to, by wzmocnić, jakby jak najdłużej w dobrej jakości pożyć. Więc bardzo, bardzo mocno dziękuję. Było ponad 70 osób. Co prawda grupa ma 7300 coś, ale jak ja to mówię, prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma, a reszta może książki pisać o tym, jak dużo wie. Natomiast my sobie polepszamy jakość życia, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję i tym sposobem również przypominam o tym, żeby już za miesiąc też się przygotować na pierwszy czwartek miesiąca. Czwartek to Dzień Zdrowia oraz Pomyślności, pamiętajcie. Więc tutaj z tym zdrowiem sobie walczymy. Właściwie walczymy z chorobą, a zdrowie przywołujemy. Jest to tak, rytuał, wezwania są specjalnie napisane pod ten rytuał. To będzie tak jak z błogosławieństwem tygodnia. Będziemy robić sukcesywnie, aż przekopiemy i przeoramy ten rów, bo dlaczego nie? A to jest w sumie, no ile dziewczyny to było? 20 minut, 20 minut. Tym samym sposobem zapraszam na błogosławieństwo tygodnia, które trwa góra 15 minut, jest w niedzielę o 21, więc warto się ją zgromadzić, być i nie zapominać. Wiecie, jedni mają swoje msze, inni mają swoje msze, zawsze warto wycelebrować. Kolejna sprawa to teraz w czwartek mamy NUF, więc jeszcze można się zapisać, wszelkie informacje wyświetlają Wam się z uporem maniaka na ogłoszeniach wrzucanych przeze mnie na szkole. Szkoła nie jest po to, by wielce uczyć, tylko by informować Was, ta grupa na Facebooku, o tym, co się dzieje. I tam zawsze w tych ogłoszeniach podwieszonych są świeże sprawy, które się zadziewają, więc warto zajrzeć chociaż raz na tydzień, zapisać sobie w swoich notatnikach, kiedy i co jest, tak żeby uczestniczyć i być. Graszka mówi, że więcej było, ale nie było widocznych. Ilość widzów, którzy oglądają, jest widoczna, natomiast ci, którzy nie mogą się na czat dostać, to jest inszość, ale to są widzowie oglądający, więc tak. Pamiętajcie, że to wygląda w ten sposób. Jak macie ekran monitorka i wejdziecie przez link, to macie trzy poziome kropki, to nie. Macie trzy pionowe. Klikacie w tych trzech pionowych, oglądaj przez YouTube'a. I wtedy tam wyświetli się już z czatem. Będzie można uczestniczyć. No ja to powtarzam zawsze, ale powiem Wam tak, co jakiś czas ktoś tam nie może wejść na czat, bo też nie wie o tych trzech kropkach, ale się wszyscy tutaj uczymy, więc potem już są same stare wygi, wszystko wią. I bardzo dobrze. Natomiast no jeżeli nie mogłam napisać, no to trudno. Byłam, uczestniczyłam, świecę zapaliłam, rytuał jest zrobiony. Pamiętajcie, że ten rytuał znika 5 minut po tym, jak jest odprawiony, bo taka jest zasada, bo tak przyjęłam, tak się umówiłam z energiami. tak to działa. Także tak. Katarzyna mówi, że debilos jest trzy kropki. No trzy kropki. Mówię, poziome nie, zresztą jak naciśniecie w poziome, to Wam się jakiś tam kopił link, bla, 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 bla. W pionowym oglądaj przez YouTube'a. I potem jak się nie wyświetli czat od razu, to też jest ta czat na żywo. Taka ikonka mniej więcej w tym miejscu, przy ekraniku.
i się wszystko zadziewa. Ale rytuał zrobiony. Rytuał zrobiony, także nie ma problemu. Słuchajcie, także tak. Nów w czwartek o godzinie 21 na kanale. Koszt uczestniczenia w rytuale Nowiu to 22 zł. Zapisywać się można jeszcze w dniu Nowiu również, ale by nie zapomnieć, warto. I bardzo polecam systematyczne działanie po prostu. Ja najpierw robiłam dla siebie, potem robię z wami i to i tak wszystko ma ręce i nogi, ciągle jest robione. Te nowe i pełnie generalnie nie są odpuszczane, chyba raz czy dwa nie zadziałał internet, i było ciekawie, no ale tak czasem się również zdarza. Nowiu nie przeniesiemy, no ale to na spokojnie można uczestniczyć. Mam jedno przesłanie, jakbyś miał chwilę, czy nie? Tak, mamy chwilę przesłanie. Tak? Dla kogo? Bagnichowy mąż, Piotr, 10 czerwca. Ta kawka z wróżką to już ma chyba długą tradycję, bo bagnichowego męża pamiętam z przesłaniem po prostu. Zaraz zobaczymy. Jeżeli chodzi o głowę, to musi odejść od skrupulatnie wydzierganych planów, które niekoniecznie są dobre w wykonawstwie, i trochę zmienić podejście do patrzenia na umiejętności realizacji, trochę mierzyć siły na zamiary. Tu mam zmianę w planach, w głowie i w sercu. Dobra współpraca z bliskimi osobami, serce otwarte, nie tyle może emocjonalne jakieś totalnie, ale właśnie na współpracę otwarte miał będzie. Natomiast jeżeli chodzi o działania, efektowność, siła, moc i potęga, rozszerzenie horyzontów. Dlatego być może ta zmiana myślenia, bo czasem my jesteśmy tacy skostniali, że musimy tego Moby Dicka upolować, nie? Bo tylko biały jeleń, chciałam powiedzieć, wieloryb, po prostu szczęście nam przyniesie. Nie. Są jeszcze normalnie inne różne walenie, jakkolwiek to nie zabrzmi. I one też mogą, a nawet być lepsze mogą. I jeszcze żadaniczka dla niego. Kukułka. Pożegnanie programów rodowych. Inicjacja, śmierć i narodziny. Pora pożegnać to, co nie służy, aby narodzić się do nowego. Proszę bardzo, jakie śliczne i piękne przesłanie jest i było. Przypominam, że jak ktoś ma urodzinki, to jestem do przesłań gotowa. Dobrze, kolejna sprawa, produkt tygodnia. Dzisiaj mi Facebook wyświetlił, słuchajcie, wspomnienia. Wspomnienia na Facebooku, bardzo fajna rzecz. Ja się faktycznie staram dosyć regularnie wrzucać, nawet jakieś głupie zdjęcia czy coś, bo tak. W telefonie czasem tego nie ma, albo jest tak daleko, że się nie dogrzebiesz, nie pamiętasz kiedy, w ogóle różnie, a Facebook wie. I Facebook wrzucił mi wspomnienie, że iż rok temu przyszło do naszego życia, do sklepu Pentagram Joanna Wiśniewska. I są do tej pory. I można z nich korzystać. I to będzie produkt tygodnia. Zeszyty błogosławieństw. Słuchajcie, oczywiście, że błogosławieństwo bez zeszytu jest równie dobrym błogosławieństwem. Ale z drugiej strony, błogosławieństwo z zeszytem, jakie jest milutkie. Słuchajcie, to jest ta nowa wersja, bo starej już nie ma. Mamy tutaj błogosławieństwo, tutaj dedykacja. To jest mój zeszyt, więc nie ma. Mamy tak. Nie, nowa strona, nowa forma polega na tym, że jest ta strona, gdzie możecie wpisać mój zeszyt do błogosławieństwa tygodnia. Imię, data urodzenia niepotrzebna, pseudonim. Narysować motylka też możecie. Jest pierwsza strona po prostu wolna. Tu mamy tekst błogosławieństwa. A strony wyglądają w ten sposób, że mamy data, miejsce, 7 wdzięczności, 7 pragnień i lecimy dalej. Ja pierwszy mój zeszyt mam w starej wersji, drugi mam w nowej już. Nowa, wydanie nowe, lepsze, poprawione. Tak po prostu od zeszycik, żeby nam ułatwić, właściwie ogarnąć, bo już na kartkach też można te kartki potem zjeść nawet. No nie trzeba pamiętać, ja też nie śledzę, nie wracam, ale wiecie, że ja jestem piśmienniczo zafrikowana, więc jak można coś piśmienniczego zrobić, to dzisiaj produkt tygodnia w tym tygodniu. Zeszyt do błogosławieństw. Dobry Facebookczek przypomniał. Także tak, Beata mówi, mam, korzystam, zamówiony drugi raz. Ogarnia. Po prostu ogarnia, tak? Natomiast no on... Sięgasz on, tylko tę niedzielę wieczorem. Tak, do szufladki. Dokładnie. I powiem wam, że on tak do roku może starczyć, no bo to jest raz w tygodniu, to jest chyba z 60 kartek. Jakoś tak. Więc dokładnie taki produkt tygodnia. Dobra, teraz będę chwali posty. Pierwsza sprawa.
robiliśmy i możecie zrobić dalej, ponieważ film jest na kanale. Z okazji podziękowania Wam za urodzinowe życzenia, kartki. Kartki jeszcze tydzień. Kartki robimy w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, bo jeszcze schodzą. Z zagranicy już większość przyszła, ale tam jeszcze wiem, że czekam. Robiliśmy talizmany podróżnicze. Talizman podróżniczy polega na tym, że mamy 4 kolory filcu, papierku, brystolu. Odpowiedzialne za 4 żywioły, czyli czerwony dla ognia, żółty dla powietrza, zielony dla ziemi, bądź brązowy, niebieski dla wody. Mamy pentagram, który dziwnym trafem jak zwykle jest trochę... Znaczy nie ma złego pentagramu, bo jak stoicie w kręgu, to zawsze ktoś ma do góry te 2 rogi. No umówmy się, nie ma. No, tylko ludzie są dziwni. No i dziwnym trafem oczywiście 2 rogi do góry. Jest lusterko, jest pentagram. Tutaj są ozdobniki me. I mam mietłę, bo to jest do pojazdu, do pojazdu. No i jeszcze się dynda i kręci, a jak się dynda i kręci, to też energię rozprasza i składa i w ogóle. Możecie sobie cały czas robić te talizmany. Film jest na kanale, jak będziecie robić bez nas, to dajcie znać. I oczywiście jak zawsze, po naszych takich działaniach, na szkole jest post, słuchajcie. Więc jak ktoś ma zrobiony podróżniczy, to ja bardzo serdecznie zapraszam do umieszczenia zdjęcia pod postem z moim właśnie podróżniczym talizmanem. Zawsze tak robimy, że jak coś działamy, czy to, wiecie, jest post, żeby każdy mógł się pochwalić, bo chwalenie wzmaga energię. Wzmaga. Jeżeli nie boicie się powiedzieć, że coś Wam dobrze w życiu idzie, że jest coś cudownie, że jest coś fantastycznie, to macie taką ścianę, że żeby 15 zawistników było, to się odbiją jak te normalnie piłeczki ping-pongowe i groch o ściany. I tak trzeba działać. Ja Wam mówię, że ja jestem tego nauczona z domu, na szczęście. Błogosławiona moja matka z takim wychowaniem, takim mocnym wychowaniem, bo nie musiałam się borykać z tym, że wstyd, że coś, że masz. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak kiedyś dostałam takie, no, takie były grube rowery, znaczy rowery modne z takimi grubymi ramami. Ciężki, niewygodny. O, ale modne były. Drogie były. Dostałam ten rower. Po 2 tygodniach, no może 2 miesiącach, nie wiem, nie pamiętam, ukradli z piwnicy. No i idzie jej koleżanka. I tak. No i co, okradli rowerek. I co teraz będzie bez rowerka? A taki pyrpeć znalazł. Nie bez rowerka, właśnie szukamy z mamą rowerka, bo będę miała 2 razy droższy, 2 razy ładniejszy. Moja matka już tylko po prostu jak zwykle przewrót oczyma, ale właśnie to jest to. Jak ktoś próbuje Wam wmówić, że cokolwiek jest źle, niech to będzie groch o ścianę. Przypomnijcie sobie rowerek. Cieszcie się swoich rzeczy. Róbcie chwaliposty. Wejdźcie w trójkę mieczy w tym dobrym aspekcie. Nie strat, bo umiem, potrafię, ale nie wiem, czy mi dobrze ta zupa wyszła, w ogóle to dramat, a w ogóle to... Nie! Jak mi wyszło dobrze, to mi wyszło dobrze. Jak mi wyszło źle, to mi wyszło źle. No. Także tak. Anna mówi, że nie umie się chwalić. To się naum Anna. Bo to też nie chodzi o to, wiecie, nikt nie będzie lubił... A zresztą, co za różnica, czy mnie ktoś lubi, ale... No nikt nie będzie lubił osób, które tam się chwalą, a nie mają podstaw ku temu. To jest dramatyczne. Ale jak macie podstawy, bo robicie piękne rękodzieło, albo macie podstawy, bo siedzieliście normalnie z wróżką Janną i robiliście sobie talizman drogi, pochwalcie się. Nie bójcie się tego. Też na jednej grupie, a propos właśnie tych lalek żadańc, nie powinnaś pokazywać, bo to twoje intymne. Pewnie, że są lalki, których się nie pokazuje. Ale przede wszystkim, jak ta dziewczyna zrobiła pierwszą, chciała się pochwalić, a tu ją do parteru sprowadzają, to jest grupa wsparcia, to są kobiety w jednym kręgu, a idźcie wy wszyscy się, nie wiem co, trzeba się chwalić, mając podstawy do chwalenia. No. Megan mówi, a ja się cieszę, jak mi się coś uda, ja też. No, oni się jak zrobi laleczki, to też ciężko. Dlaczego na przykład jest ta seria Wróżka Dostałam i Wam pokazuje rzeczy, które dostałam. Wszyscy ukrywają, tak? Ale ukrywają, cudaczą. A dlaczego ja mam ukrywać? Po pierwsze to jest podziękowanie, po drugie dostałam. Zapracowałam na to swoją pozycją, postawą, możliwościami, energią, dawaniem, więc mogę brać. Tutaj się robi wymiana energetyczna w tą i z powrotem, w tą i z powrotem każdy wzrasta. Się chwalę, se pokazuję, się zacieszam. Się zacieszam, zacieszać się trzeba i zacieszać się teraz będę lalkami. Bo znowu są. Jestem piękna. Jak zawsze ich kochane. I znowu były robione, kiedy były robione i oczywiście musiałam z nimi współegzystować przez dłuższy czas.
współegzystować. Pierwsza. Nie będę mówiła na co, ale przedstawiam wam normalnie. Nie nazwę jej z imienia, bo to jest zadanie właściciela. Cudaczek. Z długimi włosyma. Długie włosy kiedyś bardzo chroniły, bo najłatwiej jest w czakry walnąć, więc jak robimy coś ochronnego, to tak. Trochę taka, bym powiedziała, hippie-hippie. Uśmiechnięta, zadowolona. Oczki nawet jej wybrałam równe, choć potrafię zrobić różne klipiowe rzeczy. Ma torebkę z dużym guzikiem, odwracającym uwagę. Tak ma być. Zadziora, ręce w kieszeniach. I dzisiaj będzie leciała do właścicielki. No ja no muszę z nimi, ja muszę, ja zawsze muszę. A druga, słuchajcie. Curly, ja mówię. Włosy po prostu ze skrętem wszelakim. Prawdziwa czarownica. Trochę eko, trochę róż. Mina pod tytułem Bez kija nie podchodź i lepiej niech tak będzie. Oczywiście torebeczka. Oczywiście zadziora kolejna. Także ja wam powiem, że jak są te i od klątwiaczki, i te laleczki, życzeniówki, one właśnie oczka, ust, tatusie, igieł używa, maszyny, wszystkiego. Ale czyż one nie są przepiękne po prostu? Czyż one nie są przepiękne? Są cudowne i mają, ja mówię, ja to zawsze muszę je ukochać, wypieścić. Po prostu, ja nie wiem, ja myślę, że każda wiedźma powinna mieć w sobie bardzo dużo dziecka swego wewnętrznego, bo jeżeli zajmuje się takimi rzeczami, że sobie robi lalkę albo coś, to to wszystko jest takie ukochiwane, takie wszystko jest cudowne. Także tutaj działamy. Dobrze. Chwali postu koniec. Gdybym miała wybrać w ogóle urodność tych lalek, to jest niemożliwe, bo każda jest z inną energią, z inną urodnością dla innej osoby. One mogą mieć podobny kolor włosów, no są robione w podobnym stylu, jednak ta bawełna bardzo dobrze się rozciąga, tam w środku można pozmieszczać różne rzeczy, jest w ogóle cudnie pod tym względem. Tutaj nawet się śmieję, że mięciutkie, spać można. One są dosyć solidnie wykonane, więc przypuszczam, że można je targać i też nic nie stanie. Moja jest targana, więc tak. Dorota swoją targanówkę. Także no, są solidnie po prostu, tak przyszyte, wiecie, uszyte, no, żeby tam się nic nie działo. Będzie tak, cywilizacja minie, znajdą lalki wiśniewskie, będą się zastanawiać, co to jest. Jaka to kultura. No nieważne. Guziczkowa. Guziczkowa kultura. No nieważne. Dobrze. I kolejna ważna sprawa, taka przypominajka, to w zasadzie jest jedna już, że webinar astrologiczny do zakupienia w sklepie. Koszt 60 zł. 10 lipiec, sobota od godziny 12 przez 3 godziny. Robimy pierwszy moduł. Zobaczymy, ile uda nam się zmieścić. 2-3 podpunkty z tego, co jest wypisane. Tak, by nauczyć się czytać horoskop ślicznie i ładnie. Myślę, że warto, bo to nie będzie wiedza, wiecie, taka, a nagle stanę się wielkim astrologiem i w ogóle, ale na pewno do odczytania horoskopu swojego, swoich bliskich, przepatrzenia, przewertowania, dlaczego mamy takie cechy albo inne cechy, no to warto. Ja wiem, że ogłaszam dużo wcześniej, ale no jest to taka nowa nowość, więc... Ostatni webinar to był... Co? Jeżeli chodzi o mnie, to w sensie webinar jako webinar, ale zamówienia. Ostatniego dnia, 10 osób. A, no właśnie. Dlatego ja bym wolała, bo ja wiecie, no już drugi... Będzie 1,5 miesiąca, jak go ogłaszam, więc fajnie by było, gdybyście szybciej, bo potem to Dorota ma przekichane, bo musi ogarnąć osoby, które właśnie zakupią. Właśnie tak. No i od razu mówię, mam nadzieję, że wszystko zadziała. Gdyby nie zadziałało, umówimy się na inny termin, to nie przy... No, ale zazwyczaj wszystko działa, więc prąd jest. Także jak jest prąd, jak jest internet, to działa. I chyba tyle, nie? Tak myślę. Chwali posty były, energetyka była, produkt tygodnia był, webinar był, innych webinarów, a nie wszystko. Słuchajcie, i przygotujcie się mentalnie oczywiście,
że 21 jest rytuał lity. I lita dla, pudełkowych jest o 21, natomiast dla niepudełkowych później, pewnie tak około 22, czyli wszyscy spotykamy się na kanale, wielbiąc żywioły w sabat. To sobie też zapamiętajcie. Kiedy jest 21 właściwie? Bodajże poniedziałek. Czerwca w poniedziałek. No i bardzo słusznie. Za 2 tygodnie. To jest tak, za 2 tygodnie. Będę jeszcze o tym przypominała z uporem maniaka, żeby nikt nie... A, zapomniałam. To se zapisz. Ja będę jeszcze wysyłała maile. Se zaglądaj. Nie no, pudełkowy, no tak pudełkowy, ale mówię nawet o tym ogólnym, więc warto by było. Co przygotować? Świce. Będziemy medytować. To jest ważne. I możecie już się mentalnie przygotowywać, ponieważ zostały nam jeszcze 3 żywioły do naszego, wiecie czego, do naszego wiszącego pudełkowego artefaktu. Została nam ziemia, ogień i powietrze. I zostały nam 3 rytuały sabatowe. Został nam lamas sierpniowy, mabon wrześniowy i samhain październikowy, listopadowy, no, na przełomie. Ponieważ w grudniu, w jule to i tak mamy codziennie rytuały, więc to już nie ma sensu. Dlatego te 3. Więc możecie się mentalnie, łowcy artefaktów, przygotowywać do tego, że w tym tygodniu pewnie nie, ale wejdzie na sklep rytuał. Zobaczymy, jak nam dziewczyna wyrobi się z naszym artefaktem, bo coś tam się omskło. Wyrobi się. Jest wszystko okay. Tak? No, a gdyby nie, to dostaniecie, wiecie, nawet później wszystko się. Także, ale powinno być. Także przygotowujcie się mentalnie do lamas. Ja już go troszkę rozpisuję. Już tam działamy. Także już w czerwcu zaczyna się dziać na sierpień, słuchajcie, bo tak musi być. Beata mówi, że wszystkie 3 wiszą w oknie z serduszkiem. Moje leżą, bo mam łatwość pokazywania, ale myślę, że jak skończę ten sznur, no to taki witraż to jest... Zresztą wiecie, to witraż. Mogłoby nic nie być. Chodzi o samą energię, którą tam wytwarzamy podczas rytuału. Bo tak naprawdę te artefakty to jest nasza jak gdyby zabawa z tym wszystkim. Bo magia też powinna być zabawą. Tak naprawdę... Kupujecie rytuał najważniejszy. A że jest pudełko z fajnymi rzeczami i można by, może tak fajnie, to jest druga sprawa. Klara mówi, że też czeka na komplet. Super. Dobra, słuchajcie, to ja się żegnam z widzami z YouTube'a. Pa, pa, pa.